Zwycięstwem 2-0 zakończył się piątkowy sparing pomiędzy Ładą Biłgoraj a Janowianką Janów Lubelski. Nasz zespół, wciąż dysponujący bardzo okrojoną kadrą, odniósł pierwsze zwycięstwo w trwającym okresie przygotowawczym. W drużynie prowadzonej przez Bartłomieja Kowalika zobaczyliśmy kilku piłkarzy testowanych. Byli to m.in. biłgorajanin Paweł Konopka i pochodzący z Aleksandrowa Adam Mazurek, którzy do tej pory byli reprezentantami drużyny młodzieżowej Stali Stalowa Wola, Maciej Żybura i Mariusz Szarlip, którzy próbują swoich sił po okresie gry w niższej lidze. Na środku obrony wystąpił stoper z Ukrainy i zdaniem wielu pokazał się z bardzo dobrej strony. Większość z wymienionych zawodników już wzmocniła kadrę i zobaczymy ich w Ładzie w nadchodzącej rundzie. Jakość gry naszego zespołu pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ponieważ wciąż wielu podstawowych piłkarzy przebywa za granicą. Sparring partner Łady, Janowianka Janów Lubelski, to drużyna doskonale znana w Biłgoraju. Obecnie trenerem Janowianki jest Ireneusz Zarczuk, a w składzie zespołu jest m.in. Jurij Perin, który niedawno stanowił o sile ofensywnej Łady. W piątkowej grze kontrolnej Perin mimo kilku szans nie zdołał ani razu pokonać Łukasza Szawary. Duża w tym zasługa naszego bramkarza, ale i dobrze spisujące się obrony. Widać wyraźnie, że Ładzie brakuje jeszcze jednego napastnika, dzięki któremu zespół miałby większe szanse na skuteczne wykończenie tworzonych przez siebie akcji ofensywnych. Z pewnością cieszyć może fakt, że w Ładzie oglądamy wielu bardzo młodych zawodników, którzy z powodzeniem radzą sobie w grze. Sytuacja trochę nas zmusza do tego, bo dużo jest wyjazdów zagranicznych, kilku chłopaków nam brakuje w kadrze, no i siłą rzeczy chcemy stawiać i stawiamy na swoich chłopaków młodych. Dajemy im szansę, bo sparingi są po to, żeby jak największa liczba zdolnych juniorów się wprowadzała w mecz seniorski. Także uważam, że fajnie chłopaki się zaprezentowali, solidnie trenują i mam nadzieję, że będziemy mieć z tego korzyść. W kolejnym sparingu Łada zmierzyła się w Zamościu z Beniaminkiem 4 ligi Spartą Rejowiec Fabryczny. Spotkanie odbyło się w środę, 31 lipca i zakończyło się remisem 1-1. Gola dla biłgorajskiej drużyny zdobył jeden z zawodników testowanych. W okresie przygotowawczym Łada rozegra jeszcze dwa sparingi z Tomasowią w najbliższą sobotę, a następnie 7 sierpnia z Gryfem gmina Zamość. Do rozpoczęcia sezonu pozostało już tylko kilkanaście dni. Pierwszy mecz o punkty Łada rozegra w czwartek 15 sierpnia o godzinie 16 na własnym stadionie z Wiktorią Żmudź. A trzy dni później, w niedzielę 18 sierpnia, także przed własną publicznością, podopieczni Bartłomieja Kowalika zmierzą się z rezerwami Górnika Łęczna. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 14.